Fizyka to nauka, która analizuje i opisuje procesy dziejące się wokół nas. Analizuje i opisuje zjawiska zachodzące we wszechświecie i odkrywa prawa tymi zjawiskami rządzące. Odkryliśmy w cudzysłowie już równanie drogi, teraz odkryjemy też w cudzysłowie równanie prędkości. Wyobraź sobie samochód stojący, który w pewnym momencie ruszył. I to ruszył tak ciekawie, że gołym okiem stwierdzamy, że ta prędkość równomiernie rośnie. Możemy swobodnie sobie napisać, prędkość, jaką posiada w danej chwili samochód, zależy wprost proporcjonalnie od czasu. Ale gdyby zdarzyło się, że ruszyły dwa samochody i prędkość każdego z nich rośnie jednostajnie, ale w inny sposób jednostajnie, to stwierdzimy, że w każdej chwili mają one prędkości różne. Od czego to zależy? Od pewnej cechy ruchu, która o tym decyduje. Tę cechę nazwano przyspieszeniem i zarezerwowano dla niego literkę A. Te dwie zależności ujmujemy w jedną równość, którą czytamy. Prędkość uzyskiwana wtedy przez samochód zależy wprost proporcjonalnie od przyspieszenia i od czasu. Ja wypowiedziałem prawo. Powiedziałem, która z wielkości fizycznych zależy od której i jeszcze w jaki sposób. To jest prawo. A jeśli sytuacja będzie wyglądać tak, że analizy ruchu samochodu dokonujemy od momentu, kiedy samochód już posiadał pewną prędkość początkową, to jak będzie wyglądać prędkość końcowa? Otóż wtedy będziemy mówili o przyroście prędkości delta V. Przyrost prędkości zależy wprost proporcjonalnie od przyspieszenia i od czasu. Wprowadziliśmy nowe pojęcie nowej wielkości fizycznej przyspieszenia, ale go jeszcze nie zdefiniowaliśmy. A to zróbmy to. Przyspieszenie jest to stosunek przyrostu prędkości do czasu. Jeśli mamy definicję wielkości, to zdefiniujmy jej jednostkę. Jeden w nawiasie A, czytam, jednostką przyspieszenia jest 1 m na sekundę kwadrat.